Halo, halo, witam was w trzecim odcinku Rage'a dwójki, dobra. Zapraszam, na początku zapraszam was do lajka, subskrybowania, komentowania, do linku w opisie, Discorda i do Twitcha, dobra. Tak, dobra, lecimy na rozkaz tamtego, na prośbę tamtego frajera, do podziemi. Dobra, no, pierwsze się zobaczymy, broń. No kurwa, dajcie mi jakoś. Kurwa, czy... kurwa, nie znajdę chwila. Broń. O. Co to zwiększa? Dobra, dobra, lecimy. W starych kanałach jest podziemny strumień. Zbudowaliśmy na nim turbinę i podpięliśmy generator. Zapewnia nam niezależność, własne zasilanie. Nie musimy kupować żadnego feltrytu na ustawionym przez nieuczciwych kupców rynku. Matka natura zapewnia. Jak na tym wychodzicie? No, poza jakimiś przejściowymi kłopotami, jak inwazja mutków, która unieruchamia turbinę, jest nieźle. Mamy prąd. A jak coś się nie ułoży, łatwo znaleźć spluwę do wynajęcia, która naprawi sytuację. Więc ty jeszcze? Spluwą do wynajęcia? O nie. Strażnicy to zupełnie inny kąsek. O wiele smaczniejszy i bardziej soczysty. Tak się tylko upewniam, marszał. Nic więcej. Kurwa, mam przejebane. Hej, marszał, wiedziałeś, że na dole jest arka? Leży i czeka. A tak. Może masz odpowiednią konfigurację nanotrytu. Sprawdź, czy nie otworzy się niczym sezam. Proszę się zbliżyć. Skan bezpieczeństwa. Skan bezpieczeństwa ukończony. Witaj w arce 402A. Strzelba Arctek! Rany, znam je tylko ze starych holodzenników. Kurwa mać, zajebiście! To strzelba bojowa. Jest niepowstrzymana na krótkim dystansie. Może też odrzucać przeciwników. Dobra robota! Kurwa, w trybie ognia precyzyjnego śruciny zostają przetopione na pojedynczy, silnie odrzucający wroga pocisk. Dobrze. Kurwa. Nie, no to jest kurwa jak snajpera. Nie, no kurwa, to jest przez tego starego bezstrzelę. Na symulowanym wrogu. Kurwa! Trening ukończony. Zamykam symulację. No kurwa, tak tego z shotgunem by dobierał tutaj sama. Pierdolę. Stara dobra czyścicielka korytarzy? Masz fart. Niewiele ich już zostało. I tylko ty możesz jej używać. Jest powiązana z twoją sygnaturą nanotrytów. Chyba. Tak, w numerycznej. Muszę się numerycznie używać.
Broń, dać mi szosa. Od razu go lepszam, pierdolę. Tyle amu wezmę. I wie, czy się sprzeda. Dobra, hajs jest. Kurwa, nie trafiłem. Nie, guziki jebane. Ja będę musiał jakiś raz przychodzić tutaj i załatwiać tej sprawy. Ja pierdolę taką robotę.
Dajcie mi kurwa jakieś naboje, bo ja tu nie mogę. Kurwa mać. Raz. Daliby kurwa naboje, a nie. Najgorsze jest tak kurwa coś właśnie, ta, właśnie coś tak kurwa wyskoczy podczas wygrania. Dotarłem do turbiny. Jak mówiłeś, pokrywa ją jakiś paskudny, mutancki śluz. A więc jesteś w samym centrum inwazji mutków i ciągle żyjesz. Doskonała robota. Musisz znaleźć wieko i je otworzyć. Wtedy możesz pozbyć się śluzu. No kurwa, pierwszy ten, bo na pewno... Ja chuj. Kurwa. To jest tak ustawione, że można tu wszędzie biegać, ja pierdolę. Ja nie, jakby mnie tu nic nie zaatakował, to byłbym szczęśliwy. A tak niestety nie będę. A kurde. Jedną mam, jeszcze druga.
Co teraz? Gdy się wytłucze, zamknij wieko. To uruchomi turbinę na nowo. Kurwa! Muszę się częściej leczyć, ja pierdolę. A kurde! Dźwignie to dwie, pamiętaj! Musisz użyć obu! Kurwa, że trafić to kurwa gnańczy studem, ja pierdolę. Jedną mam, jeszcze druga. O kurwa! Oczyszcza się, co teraz? Gdy się wypłuczę, zamknij wieko. To uruchomi się na nowo. Twarde mutki, ale ty tniesz takie niż gorący nóż masło. Fakt, ale teraz wolałbym się już stąd wynieść, bo cuchnie tu jak w koszarowym szambie. Cóż, to powinno być łatwe. Jest tam stara winda serwisowa. Dojedziesz nią prosto do mojej zbrojowni. Dzięki Bogu. Dajcie tym pana winda. Projekt Sztylet. To dopiero była historia. Należałem do niego ja, doktor Kwasir, Lusum Hagar i znana ci sierżant Prowley. Znasz sierżant Prowley, nie? Wychowała mnie. Zmieniła w maszynę do zabijania, którą teraz jestem. Tak sądziłem. Masz w sobie to coś. Jak gdyby szkolił cię nie tylko świetny żołnierz, ale i najtwardszy drań. Sierżant nie żyje. Zginęła podczas ataku. Przykro to słyszeć. Teraz rozumiem, czemu jesteś tutaj ty, a nie ona. Zrobię wszystko, by zniszczyć władzę. Amen. A w ogóle, jak mam cię nazywać? Mów mi Walker. W porządku, Walker. Nie zapominaj, o co walczysz. A, Walker. Jesteś. Witaj. To moja zbrojownia i kwatera główna. Stąd będę mógł rozpocząć pracę nad projektem Sztylet. Prądu mamy pod dostatkiem, ale jest jeszcze kilka projektów, przy których przydałaby mi się pomoc. No jasne. Walker, każdy z tych projektów przyniesie korzyści również tobie. Podczas gdy ja pracuję nad sztyletem, ty możesz się wzmocnić, nim nadejdzie cholerny kataklizm. Być może nie wiesz, ale projekt Sztylet zakłada samotne wjechanie czołgiem do kwatery głównej władzy i dostarczenie nanotrytowej, zabójczej papki do samego wielkiego gnoja. Generała Crossa. Brzmi świetnie. Biorę się w takim razie do roboty. I słusznie. Dam znać przez komunikator, gdy będę cię potrzebować. Dobra, projekty. Dobra, masz... O kurwa. Dobra, projekty. Ja dupcy. Dobra. Dobra, to na razie. We wszystko wpierdolę. Ech, chuja, już mnie nie stać.
Jeszcze to przyda ci się trochę dobrego sprzętu. Dawaj, co masz? To się przyda, przyda. Co z tego, że nie umiem korzystać z granatów? Zdadzą się. Całe nanotryty. Wydawałoby się, że nic nie dają, nie? Ale to nieprawda. Jajogłowi wymyślili sposób na ich programowanie za pomocą szczepów. Prawdziwe wariactwo. Zapewniają ci one, no, supermoce. Większość z nich przepadła, ale w niektórych zamkniętych arkach umieszczono kopie. Powinny dać ci sporą przewagę. Wiesz, gdzie jakiś znajdę? No, na południu jest arka ze zdatnym do wykorzystania szczepem. Mam nadzieję, że przyjmie twoją konfigurację nanotrytów. Nie mam pojęcia, jak to wszystko działa. Jeśli chcesz wyjaśnić godnych jajogłowego, pogadaj z doktorem Kwasirem. Kwasir. Ale kurwa. Wypuść się stąd. Spróbuj nie dać się zabić, dobra? Nie, nic nie obiecuję. Hej. Dzięki za potwierdzenie moich rewelacji. Dzięki, serio. Cholera. Musiałam się napić. Bardzo. Tak, bardzo. Bardzo, bardzo. Pracuję tylko dla Marsza. Załatwiam mu informacje i najpaskudniejsze tajemnice związane z tym, co dzieje się tu, w GB, na pustkowiach, w Wellspring, wszędzie. Nawet w Vineland. Bo wiesz, Marsz mnie uratował. Gniłam w rynsztoku, wegetując od skoku do skoku. Byłam dzieciakiem, a już doiłam gorzałe i odbijało mi, gdy nie miałam czego się napić. Wyciągnął mnie z gówna, nakarmił i ogrzał. Załatwia mi też alkohol z górnej półki. Nie to gówno, które piłam dotąd. Jest dobrze. To dobre życie. Na pewno lepsze niż śmierć. Czyli to jest taki szpieg, który się lubi napierdolić. Dobra, kupiec informacyjny. Jakieś pytania? Znam odpowiedzi. Podejdź bliżej. Pokaż no te patrzałki. Daj spojrzeć sobie prosto w duszę. Dobra, wiem czego chcesz. Chcesz dane i wiadomości. Bruta! Wrócisz tu. Rządny wiedzy numer w nas są. Dobra, teraz trzeba się stąd wydostać. Dobra, rozwalimy jeszcze jakąś arkę. Kurwa, lipa jak... Kurwysyn. O, strażnik Walker. Czekają na ciebie wiadomości. Mam nadzieję, że to coś miłego. Wróć, aby odebrać więcej wiadomości. To co właśnie odebrałem? O! Może się wydać interesujący. O kurwa, no to daleko, ja pierdolę. Thank you.
Ma się cieszyć stocznia rano. Kolejna wieża władzy. Mówiła, że tutaj gdzieś coś jest. Dobra, po wieży władzy idziemy.
identyfikacji coś wykrywa. Sygnał strażniczy. To może być ktoś od nas. Ktoś z zaginionych. Lepiej sprawdź, co się stało. Pierdolę te wieże. Nie wiem, one są za trudne. Teraz trzymajcie się i cześć. Halo.